To jest najbardziej ta. Robimy Mazdę Kickstera. Tylko co ta Mazda ma tutaj z przodu? Nie, najpierw obejrzmy, zobaczmy co to on ma tam za Mazdę. On ma, ziomek ma w ogóle 2 metry. Kupił jeden z mniejszych w ogóle samochodów. Ja do niego jak wsiadłem, to czułem się klaustrofobicznie. Wywalił standardowy fotel. Włożył sobie jakąś kierownicę wyścigową. I robi z tego upalarkę do kapci, nie? Okej, okay, więc tak sobie wygląda. Czy to jest ta? Tylko zobaczcie, tu mam jakieś dziwne światła, nie? Z tyłu. Nie no, to jest najbardziej zbliżony model chyba w tej grze. Wejdź na najnowszy film. Dobra, zobaczmy. On chyba ma jeszcze, wiecie co? On chyba ma tutaj... O kurde, on ma ją porobioną, ziomek. On ma już ją porobioną. Tak, tutaj coś widzimy. Co ty porobił grubo, ej. Jakie kapcie do niej włożył. No tutaj takie felgi są. O kurde, no to mamy challenge. Ale podejrzewam, że ktoś już zrobił takie malowanko w grze. Więc mamy sticker bomb. Mamy takie felgi i takie nadkola. No zobaczymy, co się da zrobić. Dawaj na Instagrama Kickstera i to. Nie no, tutaj musimy zrobić koksa, my zrobimy ten driftowóz z niego, nie? 1,6 ma? No to już będzie miał ponad dwójkę. Okej, okay, robimy pod drift. Lub 1,6 benzyna. A tam. Teraz, jakie on ma felgi? Aha, miał takie jakieś fajne. Okej, dajmy coś takiego. Powiedzmy, że to jest mniej więcej zbliżone, nie? Dystanse. Jemu te koła mocno wystają, więc u nas też będą. Cyk. Pięknie. Miota nim jak szatan, bo to miata jest. A miata będzie miatać. Tylko te opony są zdecydowanie za szerokie do driftu. O kurde. Mi się strasznie podoba w tym zawieszeniu driftowym w Forza Horizon 4. Jak my możemy koła skręcić? W trójce tego brakowało trochę, nie? Za szerokie te kapcie. Ale fajnie brzmi, kozacko. Nie no, musimy dać węższe, bo ona się za bardzo prostuje na tym drifcie. Autentycznie. Kickster da rady na grubych, to ty też. No tutaj w tej grze to jest trochę trudne. Na tych szerokich kapciach z tyłu. Dajmy węższe. Aha, i mówiliście, żeby jeszcze przemalować. On ma na pewno czarne jakieś tam, nie? Żeby nie było ich widać. Dawid Stasiński, narysuję ci twoje Volvo. O, fajnie by było. Jakbyś mi narysował. Ja tutaj mam rysunek, nie wiem czy widzicie. Mam rysunek Mitsubishi Eclipse'a drugiej generacji. Jak sobie powiększymy, tak? Drugiej generacji Eclipse. Bardzo lubię ten rysunek. Tu jest strefa driftowa, spróbujmy na niej coś porobić. Au, 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 au. Łatwo jest przesterować, ciekawe jak Kickster będzie tym driftował, nie? Wyślę ci kiełbasy jako fan art. What the fuck? Dobrze, że ubrałem Asukę w ciepły strój. To mogę w tej zimie jeździć teraz. Dobra, jedziemy. Ona ma fajny bodykit i ją można jeszcze ciekawie zrobić na drift. Tylko właśnie jest trochę inna z przodu, nie? Niż Kickstera.
ale mam ochotę ją zrobić. Ze względu tylko na ten bodykit, bo będziemy mieli teraz, wtedy będziemy mieli najbardziej zbliżoną wersję do tej kicksterowej, poza oczywiście tym przodem, nie? Ale swoją drogą fajnie taką upelarkę zrobić. Małe auta są genialne do zabawy, no bo duże auto z wielkim silnikiem, no nie daje aż takiej dużej chyba frajdy. Miałem porównanie, bo jeździłem kiedyś tymi Mercedesami i tam właśnie duży, tam z 6-litrowym, no może on nie miał 6 litrów, ale miał chyba 3,9. No bo teraz te Mercedesy to jak mają 63 w nazwie, to mają chyba 3,9 silnik. W każdym razie te z większym silnikiem nie były takie żwawe jak te mniejsze, nawet z 2-litrowym silnikiem, ale porobione jakoś grubo, nie? Waga też ma znaczenie. Wow. No i ta Mazda spoko. Nawet coś tam driftuje, ale powiem wam, że szału nie ma. I cyk. Gdyby nie to zawieszenie driftowe, myślę, że byłoby bardzo ciężko. Chociaż jeszcze jest taka opcja, żebyśmy mogli tu włożyć silnik 6-litrowy, wtedy przód byłby cięższy sporo i ta dupa na pewno by bardziej miatała, nie? Że tak się wyrażę. O, tu możemy bodykit. Oj, tu grubo będzie teraz z tym samochodem. No i dobra. Zaczynamy od bodykita. Czekaj, bo tutaj chyba... Chyba bodykit mamy oddzielnie, tak. Dobra, to zaczniemy sobie od... o kurde. Nie będziemy tego instalować, tylko zobaczymy sobie te opcje, bo zainstalujemy, jak już będziemy mieć bodykit. Wow, możemy kaczkę zainstalować taką. Nie jest źle. Nie, no dobrze jest. Jest w miarę okej. Aha, bo tu jeszcze dach mamy. No tak, bo on ma dach składany, nie? Tylko, że on ma... on nie ma twardego. Hard top to się chyba nazywa. Tylko on ma... soft top, właśnie. Chodziło mi o soft top, jeśli chodzi o dach. Tak zostawiamy. Teraz najważniejsze, czyli felgi. Tutaj już wcześniej sobie wybraliśmy takie mniej więcej, które najbardziej pasowały. On ma takie damy, takie wklęsłe, nie? Dajmy takie. I chyba większy cal ma też. Ale nie przesadzajmy z tym calem. Cyk, kurde. Poszedł. Dobrze jest. Jaki cip. Fajny jest, nie? Tylko zobaczcie, ktoś tutaj jak robił te naklejki, to nie zrobił jeszcze na progu. Może jakieś ograniczenia tam są, czy coś. Nie wklęsłe, tylko z rantem. A ja mówię wklęsłe. Dziękuję za donate. Okej, no. Zrobisz typer. Zrobiliśmy już kiedyś typerkę. Dziękuję za donate. Ty, patrz jak glebła. Wow. Jeszcze raz. Pięknie to wygląda. Aż za mocno, nie? Jo, fiurniczy, jak obniżono, patrz! Ale beka. Forza Horizon 4 Polish Car. O kurde, jakie szerokie! Jo, fiurnicze. Ale patrzcie, jaka niziutka, nie? Okej, 100 tysięcy. Jedziemy dalej. Spróbujemy w prostej linii jechać tym. Da się? Da się. W Polsce wszystko się da. Uuu, przesterował.
Nie no, coś tam lata. Ale wiecie co, ja wyjątkowo sprawdzę chyba ten silnik V8 6 litrów. Bo wydaje mi się, że więcej mocy tutaj zrobi robotę. Oh yeah. Dobra, dawaj fotę. Oh shit. Ja pierniczę. Ale grubas. Nieźle. Dawaj slot must. Czekajcie. Mamy tu robotę do zrobienia. Jedziemy na drift. Może teraz gdzieś tutaj. Wow. No, teraz to lata. Nie wiem, jak tu ktoś 6 litrów by włożył. O kurczę, teraz to tak. Od razu micha na twarzy. Jak rzuca tym. Bo mi się wydaje, że to za krótkie biegi mam trochę. No, odrobinkę tak. Co? Ile ona może pojechać? O! Zobacz, co się pokazało. Top speed failed. Dlaczego? Rzuca na boki. To jest chyba urodzony driftowóz. No, nie mogę. Dobra, nie ma co próbować. Ja myślę, że to jest samochód driftowy, koniec kropka. Czy zrobię live z autami raperów? No, może być. Raperzy mają też ciekawe fury i pewnie większość z nich tutaj w grze jest, nie? Lata jak łopata. Miata jak łopata. Tak. Boję się tym rozpędzić. Co to za roboty drogowe? Aj! Tutaj można taki fajny odwrócony drift zrobić. Ale w prostej linii tym nie pojedziesz. Serio. Nie da się. No nie da się, po prostu się nie da. Dobra, jedziemy tu pod górę. Może tu coś polatam. O, tu będą fajne zakręty. Piątki, kurde, poszedł dzikus. Dobry jest. Dziękuję za donate'ik na superczacie. Pozdrawiam GTA 5. No tu na śniegu ciężko, to już w ogóle, nie? Spróbuję jechać jak najwolniej, żeby w prostej linii w ogóle. Na szóstce, ty, bez problemu. No, tutaj jest za dużo śniegu, to ciężko jest. Ale lata ta miata, nie? Także co, sprawdziliśmy sobie dwie miaty. Obie mają coś z miaty Kickstera. No i tak starałem się w miarę odwzorować. Tutaj już malowanie innych graczy było, także można było sobie sprawdzić, pobrać. No ta, którą teraz testujemy, jest chyba taka najbardziej zbliżona poza tym przodem, prawda?